Dzień dobry ponownie. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zajmiemy się siatką dyfrakcyjną. Na lekcji poprzedniej omawialiśmy dyfrakcję światła na pojedynczej szczelinie, a potem też doświadczenie Younga, czyli interferencja fal pochodzących z dwóch szczelin, albo znaczy z dwóch źródeł spójnych. Więc zapiszmy temat siatka dyfrakcyjna. No i musimy zdefiniować, czym jest ta siatka dyfrakcyjna. Więc od razu zapisałem. Przepraszam, że dzisiaj wyjątkowo, w ogóle brzydko piszę, ale to dzisiaj już wyjątkowo. Więc przeczytam. Siatka dyfrakcyjna, przyrząd służący do przeprowadzania analizy widmowej światła. Tworzy ją układ równych, równoległych, jednakowo rozmieszczonych szczelin. Stała siatki dyfrakcyjnej to odległość między środkami sąsiednich szczelin. No i właśnie na czym polega działanie tej siatki dyfrakcyjnej? No każda szczelina staje się źródłem fali cząstkowej zgodnie z tą zasadą Huygensa i fale te interferują ze sobą, wzmacniając się lub wygaszając. Interferują, czyli nakładają się na siebie i w zależności od tego, czy spotykają się w fazie zgodnej, czy przeciwnej, to się maksymalnie wzmacniają albo maksymalnie wygaszają, albo też są takie pośrednie, częściowo się wygaszają. No i teraz pytanie, jak jeszcze zanim zaczniemy właśnie analizę siatki dyfrakcyjnej, to jeszcze pytanie jest, jak można wykonać tą siatkę dyfrakcyjną. Więc zwykle że nie jest to łatwe. Jeden ze sposobów polega na tym, że polega na zrobieniu na cienkiej płytce szklanej bardzo takich subtelnych, równoległych rys ostrzem diamentowym. I te przerwy między rysami stanowią właśnie szczeliny, czyli przez te między rysami jest możliwość przejścia tego światła. I odległość tych rys siatek dyfrakcyjnych używanych na przykład w szkolnictwie to wynosi około tam jedna setna milimetra. Czy odległość między środkami tych dwóch najbliższych szczelin to jest około 1 mm. Czy to znaczy, że na 1 mm, żebyśmy sobie uświadomili, że to jest 100 rys i to już nam się wydaje dużo, ale w siatkach takich dyfrakcyjnych używanych na przykład w pracowniach naukowych, to tych ilość rys dochodzi do tam ponad 1000, no między 1000 a gdzieś 2000 na 1 mm. No właśnie, no i teraz zajmiemy się, skoro już wiemy, jak można tą siatkę dyfrakcyjną wykonać, to teraz zajmiemy się analizą działania jakby tej siatki dyfrakcyjnej i zaczniemy dla uproszczenia od siatki dyfrakcyjnej składającej się tylko z 4 szczelin. To nam pozwoli dość szybko dojść do pewnych bardzo ogólnych wniosków. Więc mamy teraz siatkę dyfrakcyjną, składa się z 4 szczelin, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta i każda, teraz fala płaska dochodzi do tych szczelin i wtedy każde z tych szczelin staje się źródłem nowej fali elementarnej, tylko jeszcze musimy pamiętać z lekcji poprzedniej, znaczy kiedy taka szczelina da falę zbliżoną do fali kulistej. To wtedy, gdy długość fali będzie dużo większa od szerokości szczeliny. Czyli długość fali będzie dużo większa od szerokości szczeliny. Czy ten, może przypomnę ten wzór z lekcji poprzedniej. Moment jeszcze. O, jeszcze raz. To więc ten wzór z poprzedniej lekcji. Jak rozpatrywaliśmy dyfrakcję światła na pojedynczej szczelinie, to wzór, znaczy na kąty, dla których otrzymujemy maksymalne wygaszenie, to był ten wzór. I teraz, jeżeli długość fali jest większa od szerokości szczeliny, to nawet dla n równego 1
lambda przez d jest większe od jedynki, czy więc, nie jest, więc ten prawa strona jest większa od jedynki, a nie istnieje żaden kąt alfa, którego sinus jest większy od jedynki. Czy wtedy, przy takim warunku, gdy długość fali jest większa od szerokości szczeliny, to nie ma ani jednego kąta, dla którego następuje całkowite wygaszenie po przejściu światła przez tą pojedynczą szczelinę. Czyli wtedy można traktować, że cały ekran jest oświetlony. Oczywiście tym tak naprawdę jest tym mniej i dla coraz większych kątów to natężenie oświetlenia jest coraz mniejsze, ale teoretycznie cały ekran jest, gdyby to był na przykład ekran w tak kształcie takiej półkuli, to cała półkula byłaby oświetlona i właśnie można traktować wtedy taką szczelinę jako źródło fali prawie że kulistej. Więc te nasze szczeliny w tym naszym zadaniu, znaczy w przypadku siatki dyfrakcyjnej, te nasze szczeliny muszą spełnić właśnie ten warunek, że szerokość szczeliny musi być mniejsza zdecydowanie od długości fali padającej na tą szczelinę. Teraz ponieważ tu fala płaska pada na tą siatkę dyfrakcyjną, no to faza drgań, czy faza tych zmian w przypadku światła, znaczy pola magnetycznego i elektrycznego w tych miejscach będzie taka sama, czyli mamy te fale, znaczy o zgodnej fazie tu w każdym tym miejscu i wysyłające fale, znaczy te szczeliny wysyłają fale o tej samej długości, a więc tej samej częstotliwości. I teraz załóżmy, że te wszystkie cztery fale wychodzące z tych czterech szczelin kierują się no, w każdą stronę, ale akurat te trzy trafiają gdzieś do jakiegoś tam tego samego punktu na ekranie. Ten punkt jest na tyle daleko, że te promienie, chociaż one są zbieżne, to praktycznie są trudne do odróżnienia od prostych, równoległych. Więc zakładamy właśnie, że ten ekran jest odpowiednio daleko, w którym te promienie się spotkają. I teraz będziemy szukać najmniejszych kątów alfa, dla których wszystkie te promienie wygaszą się na ekranie, po spotkaniu się, tak? Czyli muszą tam spotkać się w fazie przeciwnej. No to najpierw jak zrobimy? Spróbujemy wygasić pierwszy promień z drugim. Jeżeli dla danego kąta pierwszy promień z drugim się wygasi, no to również wygasi się promień trzeci z czwartym. No bo różnica dróg przebytych przez promień pierwszy i drugi, i trzeci i czwarty, jeżeli kierują się do tego samego punktu na ekranie, będzie taka sama. No to w takim razie już ta różnica dróg, zakładając, że te dwa promienie trafiają do tego samego punktu na ekranie, to ta różnica dróg to będzie ten odcinek, długość tego odcinka delta L, tak? To już było na lekcji poprzedniej. Zresztą pokażę jeszcze raz właśnie te rysunki, bo to one się powtórzą. To było dla pojedynczej szczeliny też rysowaliśmy tą samą konstrukcję, czyli i ten sam podobny wzór na sinus kąt alfa, czy będzie stosunek tego boku do tego boku, tylko ta długość tego boku się będzie troszkę inna. I podobnie przy doświadczeniu Younga też był ten sam rysunek praktycznie, czyli też dwa promienie trafiały do tego samego punktu na ekranie i szukając warunku, dla którego otrzymujemy, wzmocnień, to tworzyliśmy właśnie ten trójkąt i obliczaliśmy sinus tego kąta alfa, czyli delta L do D w tym przypadku. Także to jest podobna konstrukcja, więc nie będziemy tu już zaskoczeni tym. Jeszcze ułożę sobie to, żeby chaosu nie było. No i teraz w takim razie chcemy, żeby te dwa promienie wygasiły się na ekranie, no to muszą spotkać się w fazie przeciwnej, no to najmniejsza różnica dróg, przy której te promienie będą w fazie przeciwnej, to jest lambda przez 2. Czyli jeżeli ta różnica dróg będzie równa lambda przez 2, to te fale na ekranie spotkają się w fazie przeciwnej, no bo tu były w zgodnej fazie, a jak przesuniemy się wzdłuż fali sinusoidalnej o lambda przez 2, to uzyskujemy punkt o przeciwnej fazie niż ten początkowy.
Czyli wtedy też, skoro tu fazy były takie same, a teraz tu faza jest przeciwna do fazy w tym miejscu, to tu faza jest przeciwna. I potem, jeżeli pokonają taką samą drogę od tego punktu do ekranu, to tam też spotkają się w fazie przeciwnej i maksymalnie się wygaszą. No to wtedy obliczymy jeszcze raz sinus tego kąta alfa, to jest delta L do D. Tak, sinus delta L do D. Teraz jeżeli wstawimy w miejsce delta L właśnie tą najmniejszą różnicę przebytych dróg, przy której fazy są przeciwne, no to wstawiamy teraz tu w miejsce delta L lambda przez 2, uzyskujemy wzór na warunek na kąt, dla którego spotykamy to, znaczy maksymalne wygaszenie, czyli to jest ten kąt. Ale my szukamy tych najmniejszych kątów, no to kilka ich tu znajdźmy. Teraz oczywiście, jeżeli ta różnica dróg byłaby równa 3 drugie lambda, czyli nieparzysta wielokrotność połowy długości fali, czyli 3 drugie lambda, potem można 5 drugich lambda, ale zacznijmy od 3 drugich lambda, czyli ta kolejna różnica dróg, przy której fazy są przeciwne w fali sinusoidalnej, to wstawiamy teraz delta L do tego wzoru i kolejny kąt, warunek na, uzyskujemy kolejny warunek na kąt, dla którego te fale maksymalnie się wygaszą, czyli będzie 3 lambda przez 2D. Ale widzimy, że teraz ten sinus tego kąta jest większy niż ten poprzedni, czyli już zwiększając teraz te różnice dróg, czyli do 5 drugich lambda, 7 drugich lambda i tak dalej, byśmy już mieli coraz większe kąta. My szukamy kątów jak najmniejszych. Na razie zadowalamy się tym warunkiem dla kąta spełniającego ten warunek, znaczy, bo ten kąt alfa będzie mniejszy od tego kąta alfa, który spełnia ten warunek. Szukamy coraz mniejszych kątów. No i teraz, no właśnie, na razie dla takich warunków, przy takiej różnicy przebytych dróg przez te dwa pierwsze promień drugi, to dwa promień pierwszy z drugim się wygasi, ale wtedy również wygasi się trzeci z czwartym, ponieważ różnica dróg przebytych między trzecim i czwartym będzie taka sama jak między pierwszym i drugim. Więc wszystkie te cztery się wygaszą. Skoro pierwsze dwa się wygasiły i następne dwa się wygasiły, to wszystkie się wygasiły, bo wygaszenie plus wygaszenie to jest na pewno wygaszenie. Jakby ciemność plus ciemność to jest ciemność, a światło plus światło to może być zarówno światło, jak i ciemność, bo zależy w jakiej fazie się spotykają. No to teraz, szukając mniejszych kątów, no bo właśnie, czyli zwiększając to delta, czyli licznik, no to uzyskujemy większe kąty. To teraz będziemy starali się zwiększać mianownik, żeby uzyskać mniejsze kąty. Więc teraz postaramy się wygasić nie promień pierwszy z drugim i trzeci z czwartym, tylko pierwszy z trzecim i drugi z czwartym. No, ponieważ tu, gdybym narysował ten trójkąt dla pierwszego i trzeciego, to bym musiał, tu by się nałożyło, to ja będę wygaszał drugi z czwartym. A to tak samo, jakbym wygaszał pierwszy z trzecim. No to więc różnica dróg przebytych przez drugi i czwarty, nie wiem, czy tam dobrze powiedziałem, że zamiast pierwszy z trzecim, to wygaszam drugi z czwartym, chyba tak powinno powiedzieć. Więc rysujemy ten sam trójkącik, który tu wcześniej był, czyli to delta L to jest różnica dróg przebytych przez drugi i czwarty promień. No tu oczywiście ten kąt alfa, jeszcze kąt alfa zaznaczymy i może tu będzie ten kąt alfa. Więc kąt alfa zaznaczymy, pod którym się ten promień, każdy z nich kieruje w kierunku do ekranu. No i obliczamy również sinus tego kąta, czyli to będzie delta L przez 2D, czyli mianownik teraz się nam zwiększy. Więc tu mamy sinus alfa, to jest delta L przez 2D i też wybieramy te najmniejsze, teraz tu do licznika będziemy wstawiali te różnice przebytych dróg, no i chcemy, żeby ten sinus był jak najmniejszy, no to staramy się wstawiać tu jak najmniejsze wartości, więc ta najmniejsza różnica dróg, przy której te fale się będą spotykają w fazie przeciwnej, to jest lambda przez 2 i wstawiamy w to miejsce, wychodzi nam warunek na ten kąt sinus alfa, to będzie lambda przez 4D, jak wstawimy teraz następną tą wartość, 3 lambda przez, czy 3 drugie lambda, albo 3 lambda przez 2, to jest to samo. Wstawiamy teraz w to miejsce, to otrzymamy 3 lambda przez 4D. No i widzimy, że oba te sinusy są mniejsze od tego sinusa, czyli mamy tu takie trzy wartości. To jest ta najmniejsza wartość sinusa, to potem jest ta, a potem jest ta.
I teraz jeszcze jak się wygasi właśnie drugi z czwartym pod takim kątem lub takim kątem, no to się wygasi również pierwszy z trzecim, no to też wszystkie te cztery promienie na ekranie nawzajem się wygaszą. No tu jeszcze tylko zapiszę to, co już mówiłem przed chwileczką, ale będzie zapisane. Więc przeczytam to, moglibyśmy to powtórzyć dla większych różnic przebytych dróg, czyli delta L właśnie 5 drugich lambda, 7 drugich lambda, ale kąty dla których fale wygasiłyby się, byłyby większe, a my szukamy tych kątów mniejszych. No i teraz właśnie zauważmy, staramy się teraz ogólnić to co uzyskaliśmy dla siatki dyfrakcyjnej o czterech szczelinach. Czyli właśnie dla czterech szczelin najmniejszy kąt otrzymaliśmy wygaszając promienie pierwszy z trzecim. Czyli jak mamy cztery szczeliny, no jeszcze raz to pokażę, o. Czyli ten warunek, to był ten najmniejszy kąt. Uzyskaliśmy, jak wygaszaliśmy pierwszy z trzecim, czyli tak również jakbyśmy drugi z czwartym wygaszali, tak? To wtedy odległość między tymi szczelinami była równa 2D. Czyli cztery szczeliny, to jest dwójka, 2D. A gdybyśmy mieli nie... I teraz parami się wtedy wygaszają pierwszy z trzecim, drugi z czwartym. A gdybyśmy mieli zamiast czterech szczelin, 8 szczelin, które promienie musielibyśmy wygaszać, żeby uzyskać ten najmniejszy kąt? To chcielibyśmy, żeby ten mianownik był najmniejszy. No to żeby parami wygasić, to musielibyśmy, czyli ten mianownik zwiększać, czyli to musielibyśmy zwiększać, tę długość tego boku, czyli, ale parami musimy wygaszać, to wtedy jak mamy 8, to byśmy wygaszali pierwszy promień z piątym, drugi z szóstym, trzeci z siódmym i czwarty z ósmym. Czyli ten pierwszy z piątym wygaszali, to ta odległość, znaczy ten bok tego trójkąta, który by tam powstał, gdybyśmy tworzyli między pierwszym i piątym promieniem, to byłoby 4D. Czyli tu w mianowniku byłoby wtedy 4D. Jak wstawilibyśmy tu najmniejszą różnicę dróg, przy której te fale spotkają się w fazie przeciwnej, czyli lambda przez 2, to otrzymalibyśmy lambda przez 8, lambda przez 8D, a nie lambda przez 4D, jak wyszło nam w tym miejscu. Czyli zwiększanie dwukrotnie ilości szczelin bez zmiany odległości między nimi powoduje, że ten najmniejszy sinus, przy którym jeszcze najmniejszy sinus kąta, przy którym fale maksymalnie się wygaszają, będzie mniejszy i tu się pojawi coraz większa liczba w tym miejscu. Czyli jakbyśmy dwukrotnie zwiększali ilość tych szczelin bez zmiany odległości między szczelinami, to tu się pojawi 8. Jak 4 razy zwiększymy ilość szczelin, to tu się pojawi 16 i tak dalej. Więc widzimy, że zwiększanie ilości szczelin bez zmiany odległości między nimi powoduje, że ten najmniejszy kąt, przy którym następuje całkowite wygaszenie, się zmniejsza. I teraz jakie to ma konsekwencje? No, wcześniej jeszcze, przyznam jeszcze raz, dla czterech szczelin najmniejszy kąt otrzymaliśmy wygaszając promienie pierwsze z trzecim, dla siatki o 8 szczelinach najmniejszy kąt wygaszania otrzymalibyśmy wygaszając promienie pierwsze z piątym, pochodzące ze szczelin odległych o 4D i tak dalej. Czyli wtedy tu byśmy stawili, tu się zamiast, to w tym, dlatego w tym warunku na najmniejszy sinus kąta, przy którym jest maksymalne wygaszenie, to tu zamiast czwórki pojawia się ósemka. Ale ważne, że ten kąt będzie wtedy mniejszy. Czyli jak tylko zwiększymy ilość szczelin bez zmiany odległości między nimi, to ten najmniejszy kąt, przy którym następuje maksymalne wygaszenie, będzie mniejszy niż gdybyśmy mieli tych szczelin mniej. A teraz poszukamy jeszcze wzoru na sinus kąta, dla którego otrzymujemy te maksymalne wzmocnienie. No to maksymalne wzmocnienie otrzymamy dla kątów, przy których wszystkie promienie będą zgodne w fazie. A one będą zgodne w fazie, jeżeli na przykład jeżeli chodzi o te dwa pierwsze,
jakbyśmy chcieli, żeby te dwa pierwsze będą zgodne w fazie, no to te też będą zgodne w fazie i te też będą zgodne w fazie, czy wszystkie będą zgodne w fazie. W takim razie warunek na to, aby te dwa pierwsze były zgodne w fazie, to jest taki, żeby różnica przebytych dróg była równa całkowitej wielokrotności długości fali. To może wrócić do tej lekcji z fal mechanicznych i tam z fal sinusoidalnych i tam szukaliśmy fali sinusoidalnej odległości między punktami o tej samej fazie i to ta odległość, jakbyśmy tak zdjęcie fali sinusoidalnie zrobili, to odległość między punktami o tej samej fazie jest równa lambda, 2 lambda, 3 lambda i tak dalej, czyli równa jest całkowitej wielokrotności długości fali. No i teraz wracamy do naszej lekcji. Czyli jak wstawimy teraz do tego wzoru na ten sinus dla wzmacniania pierwszego i drugiego promienia, to w miejsce delta R wstawimy właśnie tą różnicę dróg, przy której fazy są zgodne, czyli n razy lambda. Tu liczymy od 0, no bo jak różnica dróg jest równa 0, to też będą w fazie zgodnej. To wstawiamy teraz tu n razy lambda. No i mamy wzór na kąty, dla których uzyskujemy maksymalne wzmocnienie. Czy wszystkie te promienie spotykają się dla takiego kąta, który spełnia ten warunek w zgodnej fazie. No i teraz jeszcze narysujmy, jeszcze raz wyjaśnię, jakie ma znaczenie to, że ten kąt, ten najmniejszy kąt, dla którego następuje maksymalne wygaszenie, że on się zmniejsza przy zwiększaniu ilości szczelin bez zmiany odległości między nimi. Więc narysujmy tą naszą siatkę dyfrakcyjną, już teraz pomniejszyłem ją i tu zaznaczyłem liniami przerywanymi kąty, dla których otrzymujemy te najmniejsze kąty, dla których otrzymaliśmy maksymalne wygaszenie, czyli w tym miejscu ekran jest nieoświetlony, czyli też tu blisko też jest bardzo słabo osiągnięte, albo prawie wcale, tu jest bardzo całkowicie się wygasiły, a tu obok też dość w dużym stopniu się wygasiły, tu się też wygasiły, a tu są kąty, dla których uzyskujemy maksymalne wzmocnienie, to ten zerowy rząd widma jak gdyby, a tu pierwszy rząd z obu stron. I tu są te kąty, te najmniejsze kąty, które znaleźliśmy między tym pierwszym rzędem wzmocnienia i zerowym, tym prążkiem. Mówimy to często, te prążki, te oświetlone części ekranu, to są te prążki nasze. I teraz właśnie, więc tu mamy maksymalne wzmocnienie, tu mamy maksymalne wzmocnienie, tu też mamy symetrycznie maksymalne wzmocnienie, a tu mamy maksymalne wygaszenie, czyli szerokość tego zerowego wzmocnienia jest taka, o. Bo między, na pewno jest między tym wygaszeniem i tym wygaszeniem. Czyli tu zaznaczyłem tak pogrubioną linią ten fragment ekranu oświetlony wyraźnie. A teraz jakbyśmy zwiększyli ilość szczelin, no to ten kąt alfa, dla którego jest to pierwsze, najmniejszy kąt alfa, dla którego utrzymujemy maksymalne wygaszenie, jest mniejszy, no więc byłby tu bliżej. To miejsce, gdzie jest się całkowicie wygaszenie, było bliżej. No to ta szerokość, i też to miejsce, w którym fale maksymalnie się wygaszą, będzie też tu bliżej, więc szerokość tego zerowego wzmocnienia, czyli zerowego prążka, jak powiemy, zerowego rzędu, prążka zerowego rzędu, będzie węższa, tak? Będzie on tu węższy, bardziej wyraźny, a ponieważ będą tworzyć go teraz promienie pochodzące nie z czterech szczelin, ale 8, 10, 1000, 2000 czy więcej, to będzie on bardzo jasny, dużo jaśniejszy. Więc a tu oczywiście ktoś powie, że tak, no między, tu mamy wygaszenie maksymalne, tu też wygaszenie, no to między nimi jest jakieś wzmocnienie. No to nie tyle, że jest wzmocnienie, tylko nie jest całkowite wygaszenie, że to się też w dużym stopniu te fale nakładające wygaszają, tylko nie całkowicie. I przy bardzo dużej ilości szczelin to praktycznie to wygaszenie jest prawie, że całkowite, nawet między tymi kątami. I wtedy obserwujemy tylko praktycznie ekran oświetlony tam, gdzie są fale, spotykają się w fazie zgodnej, czyli dla kątów spełniających ten warunek. Tu akurat jest ten kąt, to jest dla n równego 1, ale byśmy mieli tam dalej dla n równego 2, 3, 4 i tak dalej, tak?
No i czyli widzimy, że jak mamy siatkę dyfrakcyjną, to jeszcze raz podsumuję, że zwiększanie ilości szczelin bez zmiany odległości między szczelinami powoduje, że ten najmniejszy kąt, przy którym uzyskujemy maksymalne wygaszenie na ekranie, się zmniejsza, a więc szerokość tego wzmocnienia jest mniejsza, ale i tworzy to wzmocnienie, tworzy więcej promieni, więc jest, ten prążek jest jaśniejszy. I to dotyczy każdych tych kolejnych prążków również. No i teraz jeszcze go wrócimy, no to może to zapiszmy jeszcze to, co ja sobie powiedziałem. Jeżeli nie zmienimy stałej siatki D, odległość między środkami najbliższych szczelin, o, zamkniemy nawias, a zwiększymy liczbę szczelin, to najmniejszy kąt, dla którego wszystkie promienie się wygaszą, będzie mniejszy, czyli szerokość prążka na wprost szczeliny będzie mniejsza i będzie on jaśniejszy, ponieważ będą go tworzyły promienie pochodzące z większej ilości szczelin. To samo stanie się z pozostałymi prążkami wyższego rzędu. No to co już mówiłem, tylko chciałem, żeby to zapisać. No i jeszcze tylko na końcu, ponieważ na następnej lekcji zadania będziemy rozwiązywali właśnie siatki dyfrakcyjne, to właśnie do zadań potrzebujemy jeszcze jeden wzór, który zaraz wyprowadzimy, więc załóżmy, że to jest jakiś punkt, w którym uzyskujemy na ekranie maksymalne wzmocnienie. To może być prążek ten pierwszego rzędu, drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej, ta n równego liczbie całkowitej. No i teraz promienie, które dochodzą do tego punktu pod kątem, dochodzą pod kątem alfa n. A odległość tego punktu od tego zerowego prążka zerowego rzędu, jakby powiemy, to jest xn. No i teraz najpierw napiszmy ten warunek na kąt, na sinus kąta, dla którego uzyskujemy maksymalne wzmocnienie. To oczywiście dopiszmy n równa się 0, 0, 1, 2 i tak dalej, 3 i tak dalej. No i teraz ten sam sinus tego samego kąta możemy wyrazić przez xn i l. No bo to sinus tego kąta to jest ten bok do tego boku. No to xn, a długość przeciwprostokątnej to jest pierwiastek sumy kwadratów przyprostokątnych. Czyli sinus tego kąta to jest również xn, ta odległość przez długość tego boku, czyli długość przeciwprostokątnej to jest pierwiastek sumy kwadratów, tak? I ponieważ to jest sinus tego samego kąta, porównujemy te prawe strony i właśnie w zadaniach najczęściej, w większości zadań właśnie z siatki dyfrakcyjnej najczęściej korzystamy z tego wzoru. No, trzeba go po prostu szybko wyprowadzić, nie można go tak podawać bez wyprowadzenia. I najczęściej zadania polegają na obliczeniu z tego wzoru, który z tych wielkości. Więc no, jeżeli byśmy mieli obliczyć, gdyby wszystko było podane oprócz lambda, no to przekształcam lambda i to odejdzie do licznika n do mianownika. Gdybyśmy natomiast chcieli obliczyć to l, no to trzeba by pomnożyć obie strony przez ten pierwiastek, czyli tu do licznika pojawi się ten pierwiastek, podzielić przez n lambda, pomnożyć przez d, potem wziąć do kwadratu podnieść i to xn do kwadratu przenieść na drugą stronę i obliczyć. Mogą żądać obliczenia tego xn. No to wtedy podobnie robimy. Musimy sprawić, żeby go raz to xn było. No to przenosimy to ten pierwiastek do licznika, czyli mnożymy przez ten pierwiastek obie strony. Potem mnożymy przez d i dzielimy przez n lambda. Podnosimy do kwadratu obie strony, więc wtedy po lewej stronie będzie xn do kwadratu i tu się po prawej się pojawi też xn do kwadratu. Potem przenosimy wszystkie wyrazy z xn na jedną stronę, wyłączamy z xn kwadrat, tam będzie xn kwadrat, przenosimy na jedną stronę, wyrazy z xn kwadrat na jedną stronę, wyłączamy xn kwadrat przed nawias i potem obliczamy to xn. Także no zresztą to będziemy robili na następnej lekcji, ale mówię, że z tego wzoru większość zadań z siatki dyfrakcyjnej dotyczy właśnie tego wzoru i obliczania z niego którejś z tych liter. Czy więc trzeba umieć każdą literkę z tego wzoru obliczyć. Powiedziałem, jak to się robi. No to dziękuję już za uwagę. To jest dość późno. Muszę jeszcze to do YouTube przesłać. Do komputera będę do YouTube, to więc znowu nie będę spał za długo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzień dobry ponownie.
zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zadania z optyki falowej, dokładnie z siatki dyfrakcyjnej. Tą lekcją zakończymy optykę i przejdziemy już do fizyki atomowej i jądrowej. Więc zaczynamy od temat, może zapiszmy, siatka dyfrakcyjna, rozwiązywanie zadań, czy długopis tu gdzieś znaleźć. No jest dobrze. Siatka dyfrakcyjna, rozwiązywanie zadań. I zaczynamy od zadań z klasyki fizyki, czy ze strony 160, zadanie 13.1, 160 z tego trzeciego zbioru nowej ery dla programu rozszerzonego. Ponieważ to jest zadanie jest bardzo krótka, to ja tu zapisałem. Może pokażę najpierw tu w zbiorze, a potem jeszcze raz to. O, nie będzie tak. Więc tu czytamy. Jak zmieni się położenie prążków dyfrakcyjnych na ekranie uzyskanych za pomocą siatki dyfrakcyjnej, jeżeli stała siatki zwiększy się k razy. Już może go znaleźć szybko. No to jest treść zapisane. Jak zmieni się położenie prążków dyfrakcyjnych na ekranie uzyskanych za pomocą siatki dyfrakcyjnej, jeżeli stała siatki zwiększy się k razy. No i przypominamy sobie wzór na sinus kąta dla jasnych prążków uzyskanych przy pomocy siatki dyfrakcyjnej, jeżeli przez siatkę przechodzi światło monochromatyczne, czyli o tej samej długości fali, o jednej długości fali, lambda w tym przypadku, więc ten wzór jest n razy lambda przez stałą siatki, więc zapiszmy ten wzór najpierw dla początkowej sytuacji, dla tej pierwszej wersji siatki, czyli sinus alfa 1 to jest n lambda przez d1. I teraz tą stałą siatki, czyli odległość między środkami najbliższych sąsiednich szczelin, zwiększymy k razy, czyli teraz ta stała siatka będzie k razy większa od tej stałej siatki poprzedniej, tak? No to wtedy dla innej siatki, to będzie już inna siatka dyfrakcyjna, no to jeszcze raz piszemy teraz ten warunek dla wzmocnień, dla siatki dyfrakcyjnej, dla tego drugiej sytuacji, czy sinus alfa 2, to jest n lambda, długość fali się nie zmieniła i załóżmy, że rozpatrujemy ten sam rząd tego wzmocnienia, czy tego prążka, to teraz już dzielimy przez tą nową stałą siatkę, czyli D2. D2 to jest k razy D1, bo to wstawiamy tu k razy D1. I teraz chcę dowiedzieć się, jak zmienił się ten sinus po zmianie stałej siatki. Podzielimy ten sinus kąta już dla tej siatki po zwiększeniu ilości, po zwiększeniu stałej siatki, a podzielimy właśnie ten sinus kąta, który uzyskaliśmy po zwiększeniu stałej siatki przez ten sinus poprzedni, no więc dzielimy sinus alfa 2 przez sinus alfa 1, no dzielimy ten wzór przez ten wzór, czyli ten wzór przez ten, tak, dzielimy przez siebie, dzielenie ułamków to jest mnożenie przez odwrotność, skraca się n lambda i n lambda, bo rozpatrujemy te sinusy dla tego samego rzędu, więc to n jest w obu przypadkach takie same. D1 się też skraca, zostaje 1 przez k. Tak? No, k to jest liczbą całkowitą, większą od 1, więc to jest ułamek mniejszy od 1, czyli sinus alfa 2 jest mniejszy od sinusa alfa 1. 1 ile razy? K razy. Tak? Więc tu zapiszemy, że sinus kąta dla prążka danego rzędu zmniejszy się k razy. No, teraz ten sinus po zmianie stałej siatki, po zwiększeniu stałej siatki, jak podzielę przez sinus tej siatki, tej pierwotnej,
To jest 1 przez K, gdzie K jest liczbą całkowitą, większą od 1. Więc to jest mniejsze od 1, a więc sinus alfa 2 jest mniejszy od sinus alfa 1, a więc i również kąt alfa 2 jest mniejszy od kąta alfa 1. To znaczy, że te prążki będą, prążki tego samego rzędu, w tym przypadku uzyskamy dla mniejszych kątów. Więc one będą one bliżej tego prążka rzędu zerowego. No i zadanie teraz następne, zadanie 13.2, strona 160, tak samo. To już jeszcze nie pisałem, bo jest pewnie dłuższe. Szybciutko tą treść pokazuję. I 13.2, no tu będzie widać teraz. Ile maksymalnie prążków można uzyskać za pomocą siatki dyfrakcyjnej mającej K równa się 400 szczeli na 1 mm, jeżeli zostanie ona oświetlona światłem monochromatycznym, to znaczy monochromatycznym, czyli o jednej długości fali. O długości lambda równa się 650 nanometrów padającym na siatkę prostopadłą. Nano to jest 10 do minus 9, tak? Czyli 1 miliardowa. Milimetr jest 1000 metra, zaraz to zamienimy, wpiszemy dane, zamienimy jednostki. No to przejdźmy do tego zadania. Więc tak, wypiszmy dane. No tu jest właśnie, trzeba przyzwyczaić do zapisu tej ilości jest na 1 milimetrze. Może tu są dwa sposoby. Jeden jest taki, że ta K jest po prostu liczbą bez jednostki, a czasami to K ma jednostkę właśnie 1 przez milimetr. Tak? To w tym przypadku zastosujemy tą metodę, bo ona jest częściej spotykana w zbiorach czy w podręcznikach, więc trzeba się z tym oswajać. Więc powiedziano nam, że na 1 milimetrze mamy 400 rys, czyli mamy 400 podzielone przez 1 milimetr. Czy 400 tych rys, czy tych szczelin, no bo te rysy to są między rysami mamy szczeliny, czyli mamy 400 szczelin na 1 mm. No a teraz wyrazimy to w metrach, no to tam, gdzie stoi milimetr, wstawimy, ile to jest metr. Znaczy, jeszcze tu zmienimy tylko formę, to jest 1 przez dzielenie przez milimetr, to jest mnożenie przez odwrotność milimetra, a milimetr to jest 1000 metra, więc 1 przez 10 do minus 3 to jest 10 do 3 i zostaje jednostka 1 przez metr. Czyli to jest 400, to jest 4 razy 10 do drugiej, to będzie 4 razy 10 do 5, 4 razy 10 do 5 i razy 1 przez metr. Następnie jeszcze podana jest długość fali 650 nanometrów. Nano to jest 10 do minus 9, czyli 1 miliardowa, tak jak już mówiłem. I jak chcemy obliczyć stałą siatki, to stała siatki jest odwrotnością i właśnie ilości rys na 1 milimetrze. Czyli odwrotnością tej wielkości. No bo jakbyśmy liczyli stałą siatki? Byśmy podzielili, wiemy, że na 1 milimetrze jest 400 rys, no to trzeba pytanie co jaką odległość, jaka jest odległość między sąsiednimi tymi rysami. No trzeba podzielić 1 milimetr przez 400, czyli odwrotność tej liczby K, czyli liczby rys na jednostkę długości, w tym przypadku na 1 mm. Czyli stała siatka to jest odwrotność właśnie tej liczby rys na jednostkę długości. Dość często się podaje na ilość rys na 1 mm, a nie na metr, ale my to przeliczamy na ilość rys na 1 metrze, ile jest. Czyli to będzie 400 tysięcy rys na 1 metrze byłoby wtedy. No i teraz naszym zadaniem jest obliczyć ile, jeszcze raz przypomnę tu treść, bo nie stracili z tego z oczu,
Ile maksymalnie prążku można uzyskać za pomocą siatki dyfrakcyjnej mającej 400 szczeli na 1 mm, jeżeli zostanie ona oświetlona światłem monochromatycznym o długości fali lambda 650 nanometrów. I to, co my teraz robimy, to pamiętając, że ten wzór już nawet z poprzedniego zadania, wzór na sinus kąta dla tych kolejnych rzędów wzmocnień, czyli tych prążków jasnych, że tu występuje w tym wzorze długość fali, która jest podana w tym zadaniu 13.2, ale występuje też stałość siatki, która w zadaniu tym następnym nie jest podana. Jest podana właśnie ta liczba jest na 1 mm. To właśnie zajmujemy się tą liczbą, ponieważ ona jest właśnie, pozwoli nam obliczyć stałą siatki. I wtedy będziemy mogli skorzystać właśnie z tego wzoru. Więc już wiemy, że ta stała siatki to jest odwrotność liczby jest na 1 mm. No to w takim razie obliczamy tą stałą siatki. Ale właściwie nie będziemy jej obliczać, tylko my pozostawimy miejsce stałej siatki do wzoru właśnie tą wartość 1 przez K, dopiero później wstawimy do końcowego wzoru właśnie w miejsce K tą wartość, którą tu mamy. Tak? No to teraz właśnie przypomnijmy sobie ten wzór jeszcze raz, czyli sinus kąta alfa sinus dla kątów, dla których uzyskujemy maksymalne wzmocnienie, czyli te prążki jasne na ekranie po przejściu światła monochromatycznego długości fali lambda przez siatkę dyfrakcyjną o stałej siatki równej d. No to jest właśnie ten sinus tego kąta, to jest n lambda przez d i teraz my d nie mieliśmy, to teraz w miejsce d wstawimy 1 przez k, więc wstawiamy tu 1 przez k, dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność. No i ten wzór jest prawdziwy. Znaczy to n w tym wzorze to są liczby całkowite, od zera zaczynamy, to jest ten zerowy rząd, potem pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Tak? No i teraz pytamy się ile, znaczy w danych warunkach, dla danej stałej siatki, ile może być tych prążków. No to wiemy, że sinus alfa nie może być większy od jedynki, czyli sinus alfa, sinus dowolnego kąta jest mniejszy równy 1. No a sinus kąta alfa to jest właśnie to n razy lambda razy k, czyli skoro sinus alfa musi być mniejszy równy 1, no to to wyrażenie musi być mniejsze równy 1, no to piszemy n razy lambda razy k to jest mniejsze równy od 1, a nas pytają jaki najwyższy rząd tego prążków można uzyskać w danych warunkach przy danej stałej siatki. Więc przekształcamy, obliczamy z tego, piszemy w tą nierówność, z tej nierówności obliczamy to n, czyli dzielimy przez lambda i k, to są dodatnie wielkości, więc tu nie zmieniamy zwrotu nierówności, czyli n to będzie mniejsze równe od 1 przez lambda k, wstawiamy wartości liczbowe, więc w miejscu długości fali 650 to jest 10 do minus 9 metr, to jest nanometr. No i w miejsce tej stałej k wstawiamy tą wartość obliczoną tu wcześniej. To jest to k wyrażono w odwrotności metra. Wstawiamy. No to widzimy, że metry z metrami się skracają. Jakbyśmy tu byście policzyli, no ja już to liczyłem, wychodzi mi 3,85, czyli to n jest mniejsze równe od 3,85, ale oczywiście to n jest liczbą całkowitą, więc największa liczba całkowita, która spełnia tą nierówność, to jest n równa się 3, czyli najwyższy dzięki tej siatce dyfrakcyjnej można uzyskać najwyższy rząd widma dla długości fali tej 650 nanometrów, trzeci rząd tylko widma, tak? Już później nie, ponieważ dla n większego od 3 sinus byłby większy od 1, ja wiem, że nie istnieje żaden kąt alfa, który spełnia taki warunek, że sinus alfa nie może być większy od 1. I dość pouczające zadanie jest następne, to jest zadanie 13.3.
Ale jeszcze wrócę do tego zadania. Więc jak widzimy, że część zadań polega na tym, że w tym wzorze po prawej stronie, która jest z wielkości albo długość fali, albo stałość siatki nie jest podana i trzeba umiejętnie to obliczyć. Jeżeli chodzi o stałą siatkę, to najczęściej jest podana liczba rys na jednostkę długości, na przykład na milimetr, na metr. No na metr rzadziej się podaje. No a teraz będzie kolejne zadanie, gdzie właśnie ta długość fali będzie potrzebna nam, a nie będzie ona podana. Więc w każdym zadaniu jest jakiś schemat, który musimy sobie przyswoić i potem to biegle stosować. Więc w tym zadaniu tym 13.2, no najważniejsze był ten związek tak naprawdę między ilością rys na 1 mm, a stałą siatki. Czyli ten, co zapamiętujemy, rozumiemy, musimy go rozumieć i zapamiętujemy. No to przechodzimy do zadania 13.3. 13.3. To już dłuższe. Siatka dyfrakcyjna o stałej D równa się 2 mikrometry. Mikro jest 1 milionowa, czyli 10 do minus 6. Umieszczona jest w wodzie. Prędkość światła w wodzie C z indeksem W to jest 2,25 z 10 do 8 metra na sekundę. Na siatkę pada promień światła czerwonego o długości fali w powietrzu lambda równa się 640 nanometrów. Więc zauważmy, że podali nam długość fali, ale nie w wodzie, ale w powietrzu. A my będziemy potrzebowali długość tej fali, ale w wodzie. Oblicz kąt, o jaki ugnie się światło po przejściu przez siatkę, tworząc prążek dyfrakcyjny numer n, znaczy n równa się drugiego rzędu. No to wypiszemy dane. A to zostanie 13.3, stan 160 i dane. Stałe siatki 2 mikrometry, no mikro to jest, jak mówimy, 1 milionowa, czyli 10 do minus 6 metra. Prędkość światła w wodzie C z indeksem W to jest 2,25 od 10 do 8 metra na sekundę, czyli 225 milionów metrów na sekundę, inaczej mówiąc. Potem prędkość światła, to jest ta fizyczna prędkość światła w próżni, jest bliska 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, czyli 300 milionów metrów na sekundę. I w naszym zadaniu, moment, pytają się o kąt, jaki się będzie ugięty ten promień światła, który znaczy dla prążka dyfrakcyjnego drugiego rzędu. Jeszcze długość fali jest podana, ale długość fali w powietrzu, a nie w wodzie, to 640 nanometrów, nano to jest, jak mówiłem, 1 miliardowa, czy 10 do minus 9 metra. I tu jest, to nawet zapisałem słownie coś, co jest bardzo istotne, żeby bo to przy falach jest właśnie podstawowa wiedza. Właśnie co się dzieje, jak światło przechodzi z jednego ośrodka materialnego do innego ośrodka materialnego, światło o jednej długości fali przechodzi z jednego ośrodka materialnego do drugiego ośrodka materialnego. Więc zwykle prędkość rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach materialnych jest różna. Największa jest w próżni. W powietrzu jest bardzo zbliżona do próżni, więc jeżeli w zadaniu będzie mowa o promieniu rozchodzącym się w powietrzu, to będziemy traktowali, że jego prędkość światła jest tam taka sama jak dla próżni, czyli to 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. No i właśnie, czyli jak przechodzi światło monochromatyczne, czyli o innej długości fali z jednego ośrodka materialnego do drugiego, a w tych ośrodkach porusza się z różną prędkością, to jaka cecha tego światła, czy tej fali, powiedzmy ogólnie fali elektromagnetycznej, nie ulega zmianie? Właśnie nie długość fali, ale częstotliwość.
I jak to tłumaczymy, nawet zgodnie z tą zasadą Huygensa, powiedzmy, tu mieliśmy granice ośrodków, to jak fala dociera do granicy ośrodków, to każdy punkt, do którego fala dociera, staje się źródłem fali elementarnej, no ale częstotliwość zaburzania ośrodka w tym miejscu jest taka, jak częstotliwość, z jaką dociera ta fala padająca na granicę ośrodków, czyli w tym drugim ośrodku fala rozchodzi się z inną prędkością, ale częstotliwość tej fali nie ulega zmianie. Ulega zmianie długość fali. Więc szybko wyprowadzimy związek między prędkością fali, częstotliwością i długością fali. Więc prędkość w ruchu jednostajnym to jest droga przez czas. Jeżeli już wiemy, że z analizy fal sinusoidalnych, że w czasie jednego okresu drgań źródła, tak było w przypadku fal mechanicznych, ale tak samo jest również w przypadku fal elektromagnetycznych również, że w czasie jednego okresu drgań źródła fala przebywa drogę równą długości fali, czyli droga przez czas to będzie lambda przez okres. Dzielić przez okres to jest pomnożyć przez jego odwrotność, a odwrotność okresu to jest częstotliwość. Łączymy początek z końcem, czyli prędkość fali to jest sinusoidalnie oczywiście, to jest długość fali razy częstotliwość. No i teraz zapiszemy ten związek dwukrotnie tu dla powietrza, czyli taki będzie jak dla próżni, czyli ta prędkość światła w powietrzu, czyli również w próżni, to jest ta długość fali, którą oni nam podali, właśnie, bo oni nam podali długość fali, to jest ta długość fali w powietrzu, czyli jest taka sama u nas jak w próżni, razy częstotliwość F. I tu indeksu żadnego nie pisze przy częstotliwości, ponieważ ta częstotliwość będzie taka sama w przypadku przemieszczania się tej fali w powietrzu, jak i w wodzie. No i z tego wzoru obliczymy właśnie tą częstotliwość, której nie znamy, ale wiemy, że ona się nie zmienia przy przejściu fali z jednego ośrodka materialnego do drugiego, czyli F to będzie C przez lambda, tak? No i teraz piszemy ten sam związek dla wody, więc prędkość teraz będzie światła w wodzie, CW, tak oznaczono w zadaniu, długość fali w wodzie razy częstotliwość, tu właśnie nie piszę na indeksu, ponieważ częstotliwość tej fali zarówno w powietrzu, jak i w wodzie nie zmienia się. No i teraz potrzebujemy najpierw tą długość do tego wzoru, który w tych poprzednich zadaniach, no jeszcze raz pokażę, do tego wzoru, z którego będziemy zaraz korzystali, potrzebujemy długość fali, ale w tym przypadku długość fali w wodzie. Więc ta pierwsza część zadania polega na właśnie w obliczeniu tej długości fali, która nie jest u nas podana, znaczy ta w wodzie nie jest podana, podana u nas w powietrzu, tylko długość fali tego światła w powietrzu. Więc z tego drugiego wzoru obliczamy właśnie długość fali w wodzie, bo będzie nam potrzebna do tego wzoru dla siatki dyfrakcyjnej, więc przekształcamy będzie CW przez F i w miejsce częstotliwości wstawiamy właśnie tą częstotliwość wyrażoną przez dwie wielkości, które znamy, czyli znamy prędkość światła w próżni, znamy prędkość tego światła w powietrzu, bo jest podana, to jest to 640 nanometrów. I wstawiamy w to miejsce na C przez lambda, dzielenie przez ułamek mnożenie, to jest mnożenie przez odwrotność, więc to lambda przechodzi do mianownik, do licznika, przepraszam. No i teraz piszemy ten wzór, ten podstawowy wzór dla siatki dyfrakcyjnej. To jest ten rząd widma, to jest długość fali właśnie w wodzie i stała siatki. Miejsce, ponieważ ta długość fali w wodzie tej nie była podana, więc wstawiamy w miejsce tej długości ten cały wzór, bo wszystkie wielkości mamy, prędkości światła w wodzie i w próżni, czyli w powietrzu też mamy. Mamy długość fali w powietrzu podaną, więc wstawiamy, porządkujemy tu, więc do mianownika dochodzi nam prędkość światła w próżni, wstawiamy dane liczbowe. No i wychodzi około 0,48, czyli sinus tego kąta jest równy około, n równa się 2 oczywiście, tak? Bo to drugi rząd widma był. Pytają nas o kąt dla drugiego rzędu widma. Więc sinus jest równy 0,48, no to jest blisko, to jest jakbyście w tablicach znaleźli, to jest 28 stopni 40 minut.
Proszę zobaczyć 0,48, to jest blisko 1/2, a pamiętam, że sinus 1/2 jest równy 1/2 dla kąta równego 30 stopni, więc to jest troszeczkę minimalnie mniejszy kąt niż 30 stopni. No czyli w tym zadaniu jest to pouczające, że to, co tu jest zapisane, że jak fala przechodzi przez granicę ośrodków materialnych, nie zmienia się częstotliwość, zmienia się prędkość fali i długość fali. Czyli to, ta częstotliwość tej fali to jest ta główna jej cecha przede wszystkim. No dobrze. No i teraz jeszcze zostało nam jedno zadanie takie naturalne, które wcześniej też tam musieliśmy opuścić, bo jeszcze nie mieliśmy tej optyki falowej. Przechodzimy do zadania teraz naturalnego, które na nas czekało. To jest zadanie teraz 6 ze strony 163. 163. No dobrze. No i teraz czytamy treść. W laboratorium fizycznym badano przejście światła monochromatycznego, czyli o jednej długości fali, o długości fali 600 nanometrów, czyli 600 razy 10 do minus 9 metra, czyli 600 razy 1 miliardowa metra przez siatkę dyfrakcyjną na ekranie odległym o 2 metry. My oznaczymy tą odległość symbolem L. Bo tak oznaczaliśmy na lekcji poprzedniej i dlatego trzymamy się tego znaczenia. Jeżeli chodzi o autorów podręcznika, to oni w odpowiedzi inne oznaczenia wybrali, ale my się trzymamy tych naszych oznaczeń, żeby było łatwo właśnie przejść do tego, wrócić do lekcji poprzedniej i przypomnieć sobie wypowiedzenie wzoru. Więc na ekranie odległym w L równa się 2 metry od siatki uzyskano 9 prążków interferencyjnych. Prążki drugiego rzędu były od siebie oddalone o 20 cm, czyli o 0,2 metra. Światło padało na siatkę prostopadle do jej powierzchni. I w punkcie 6.1 narysuj schemat tego doświadczenia, zaznaczając na rysunku źródło światła, siatkę dyfrakcyjną, ekran i uzyskane prążki. No to już trzeba to zrobić. Muszę coś tu zablokować, żeby mi się książka zamykała. No tak, ale zawsze człowiek szuka, muszę czymś innym zablokować. No dobrze. Więc rysunek potrzebujemy. No właśnie, mamy 9 prążków, czyli nieparzysta ilość. A one są symetrycznie, no to ten nieparzysty, to jest ten zerowy prążek, zerowego rzędu prążek, tak? Czyli skoro jest, jak odliczymy ten prążek zerowego rzędu, to zostało nam 8 prążków symetrycznie po obu stronach, czyli mamy 4 rzędy dodatkowe jeszcze po jednej stronie i po drugiej stronie. Tu mamy siatkę źródło światła monochromatycznego, wiązka światła pada na siatkę dyfrakcyjną i po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną uzyskujemy tu 9 prążków na ekranie, to jest ekran, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prążków, czyli aż do czwartego rzędu z obu stron. I odległość między drugim rzędem, prążkami drugiego rzędu, czyli to jest jeden prążek i ten drugi prążek tu, to jest, my oznaczamy H2. H, bo żeby odróżnić od L, u nas L to jest odległość od siatki dyfrakcyjnej do ekranu, a H2, no bo to drugi rząd widma, to dodałem tu indeks ten 2. Mógłbym nie dawać tylko tego 2, samo H może by wystarczy, ale już dodałem 2, żeby, i również przy kącie alfa też dodałem indeks 2. No więc wiem, że dwójka to dotyczy na pewno rzędu widma. No i już pierwszą część zrobiliśmy, rysunek narysowaliśmy i teraz znaczy w punkcie 6. Przejdziemy do tego, gdzie trzeba coś liczyć najpierw, 6.3, no tam 6.2 to jeszcze wrócimy do tego, to trzeba będzie odpowiedzieć na kilka pytań, powiedzieć, co jest prawdą, a co nieprawdą, to tak jeszcze to pokażę jeszcze raz, o 6.3,
Dwa, przeczytam. Wśród podanych informacji wskaż wszystkie poprawnie opisujące obraz interferencyjny uzyskane w doświadczeniu i wnioski wynikające z doświadczenia. Wpisz znak, taki krzyżyk w puste kratki. No i tu są podane zdania i trzeba wstawić krzyżyk tam, gdzie zdanie jest prawdziwe. Ale my się zajmiemy czymś do liczenia na razie, więc tym punktem 1.3 to jest oblicz, ile rys jest na milimetrze, siatki defekcyjnej użytej w doświadczeniu. Czyli oblicz, ile rys jest na milimetrze siatki defekcyjnej użytej w doświadczeniu. Więc właściwie to, ta część zadania sprowadza się najpierw do obliczenia stałej siatki, bo jakbyśmy wiedzieli, jaka jest stała siatka, przypomnijmy sobie, że stałe siatki to jest odległość między środkami najbliższych sąsiednich szczelin. No to jak wiedzielibyśmy, jaka jest odległość między środkami sąsiednich szczelin, to chcąc wiedzieć, ile będzie tych szczelin, ile będzie szczelin na 1 mm, no to trzeba podzielić 1 mm przez odległość między tymi szczelinami, czyli przez stałą siatki. Czyli 1 mm podzielić przez stałą siatki, czy odległość między środkami tych szczelin, to będzie, dowiemy się, ile ich będzie na 1 mm. No i teraz, jak już mówiłem na lekcji poprzedniej, że te trudniejsze zadania sprowadzają się do tego wzoru, który my wyprowadziliśmy. Tu będzie pewna wersja tego wzoru, bo inne oznaczenia będą, ale to jest dokładnie to samo, co robiliśmy na końcu lekcji poprzedniej, czyli tam wyprowadziłem Wam wzór, związek między właśnie długością fali, rzędem widma stałą siatki, a odległością danego prążku od prążka zerowego rzędu i odległością od siatki dyfrakcyjnej do ekranu. No więc zacznijmy. Mamy pewne informacje, no więc jeszcze raz wypiszmy, co znamy. Znamy odległość ekranu od siatki defekcyjnej, to jest to nasze L, to jest 2 metry, to na razie pomijmy tą informację. Potem tam będziemy później, za chwileczkę będziemy liczyli właśnie kąt. Gdzie to mamy? Za chwileczkę będziemy liczyli stanie, będziemy liczyli stałą, obliczali stałą siatki, a mamy jakieś informacje o prążku drugiego rzędu. Mamy tą odległość podaną dla prążków drugiego rzędu, więc musimy tą informację wykorzystać do obliczenia stałej siatki. Więc z pewnością napiszemy to główne równanie dla siatki defekcyjnej, ale zapiszemy to równanie dla prążka drugiego rzędu. No to w takim razie właśnie zapiszmy. Tu mógłbym już na tym rysunku pewne rzeczy oznaczyć, je zaznaczyłem, ale żeby było to widoczne, to tu mamy taki trójkąt prostokątny. Znaczy tak, tak i od dwójki dotąd. To jest kąt alfa 2 wychodzi i odległość od tego prążka drugiego rzędu do prążka zerowego rzędu to będzie połowa tej odległości H2, czyli odtąd dotąd to jest H2. Ja bym tu oznaczył, to byłoby to może nieczytelne, więc ja narysowałem tylko ten rysunek dla prążka drugiego rzędu, więc to jest ten kąt alfa 2, odległość siatki defekcyjnej od ekranu to jest L i odległość prążka drugiego rzędu od prążka zerowego rzędu to jest połowa tej odległości, czyli to jest H przez 2. No i teraz najpierw zapiszmy ten wzór dla siatki defekcyjnej podstawowej na sinus kąta, dla którego znajdujemy te maksymalne wzmocnienie, czy te prążki, jasne. No to sinus tego kąta alfa to jest rząd widma, rząd tego prążka z długość fali przez stałe siatki. I teraz ten sam sinus tego kąta możemy wyrazić przez te dane geometryczne, czyli bo ten bok, bo znamy ten bok i znamy ten bok. No to sinus to będzie tego kąta alfa to jest ten bok, czy H2 przez 2 przez długość tego boku, a to jest długość przeciwprostokątnej, to jest pierwiastek z sumy kwadratów przy prostokątnych, czy to będzie L kwadrat plus H2 przez 2 do kwadratu, czy będzie H2 do kwadratu przez 4, od razu już piszę to, tak? No i to jest
to jest sinus tego samego kąta, więc porównujemy prawe strony. To jest mówię, ten sam wzór, tylko tam mieliśmy po prostu w miejsce tego H2 przez 2 po prostu mieliśmy X z indeksem tam 1, 2, 3, 4 i tak dalej, tak? I tu też byłoby XN do kwadratu, to XN, tu było XN, a to XN do kwadratu byłoby. No ale akurat wymuszę to zadanie, wymuszę, podają nam nie tą odległość tam oddali, tylko podali odległość między tymi prążkami drugiego rzędu, czyli ta odległość to jest połowa tej odległości, którą oni nam podali. No i teraz no, tą dwójkę można napisać tu w mianowniku, można ją włączyć pod pierwiastek, żeby tu nie mieć ułamków pod pierwiastkiem, więc jak tą dwójkę włączymy pod pierwiastek, to będzie tu 4 i tu też 4, czwórka z czwórką się skróci i będzie przy L będzie czwórka się pojawi wtedy, tak? O właśnie ta dwójka się pojawiła tu i włączamy ją pod pierwiastek. No dość często się to dokonuje takich operacji, ale jak ktoś by nie włączył, też byłoby dobrze. No i teraz właśnie z tego wzoru, zobaczmy, rząd widma to jest to 2, to znamy, długość fali znamy, H2 jest podane, tu to jest to samo, L jest podane, mamy wszystko oprócz D, więc stały siatki, więc przekształcamy wzór, obliczamy stałą siatkę, więc tu przekształciłem. No i wstawiamy wartości liczbowe, N to jest rząd widma, to jest 2, długość fali to była tam 600 nanometrów, czy 610 metra, L odległość siatki dyfrakcyjnej od ekranu to jest 2 metry, będzie 2 do kwadratu, gdzie 4 metry do kwadratu, 4 razy 4 to jest 16 metrów do kwadratu, no i jeszcze razy to H2 do kwadratu, czyli będzie, byłoby to 400 metra do kwadratu. I teraz proszę zobaczyć, że ja tu zapisałem wynik, bo to nie liczyłem, ja po prostu nie miałem czasu obliczać i zawierzyłem w odpowiedzi, ale nawet można łatwo oszacować, że coś tu jest nie tak. Znaczy ja to już tu zobaczyłem, później był ten błąd, więc oszacujmy tu. No, tu jest 16, a tu będzie 400, no to można chwilowo to pominąć, ten wartość. Pierwiastek jest 16, to jest około 16, tam małym dodatkiem to jest minimalnie więcej niż 4. 4 razy 600 to jest 2400. Dwójka się skróci z dwójką, to będzie tu jedna, tu jest 1/10, czyli razy 10 tu będzie jeszcze, to będzie 24 000. 24, czyli wychodzi nam troszeczkę więcej niż 24 000 razy 10 do minus 9, no to tu zapisałem, no to na pewno nie jest w żaden sposób coś takiego. W żaden sposób nie wychodzi taki wynik, więc jak już tu przesuniemy przecinek, to wychodzi nam 0,00 i tam i tak dalej metrę, tak? No i to jest ta stała siatki. Nie wiem, jak oni to liczyli. I teraz każą obliczyć liczbę jest na 1 mm, no to co? No to trzeba, tak jak mówiliśmy, ten 1 mm podzielić przez odległość między sąsiednimi środkami sąsiednich szczelin, czyli przez tą stałą siatki. No i dzielimy to jedną, 1 mm to jest inaczej 1/1000 metra, dzielimy przez tą stałą siatkę, która tu jest podana. No i wychodzi tam około 41,6, a u nich tam wyszło 800 coś tam tysięcy, tu gdzieś dobrali jakieś dane źle. Może inne dane wstawiali, może autor inne dane chciał wpisać, znaczy w treści chciał wpisać, a później się pomylił i zapomniał o tym. No i tam wyszło, że tyle jest na 1 mm. I jeszcze ostatni punkt, gdzie trzeba coś liczyć w tym zadaniu. Patrzymy. I tu jeszcze. Udowodni, że gdy na siatkę dyfrakcyjną będzie padać promieniowanie o długości 400 nanometrów, prążek 6 rzędu tej fali będzie się znajdować w tym samym miejscu, co prążek 4 rzędu fali o długości 600 nanometrów. No dobrze, 4 rzędu. Czyli mamy tą drugą długość fali, tą poprzednią mieliśmy to 600 nanometrów, a tę drugą dopiszmy, lambda 2 to jest 400 nanometrów, to jest 400 jest 10 do minus 9 metra.
No i zapiszmy w takim razie ten główny wzór dla wzmocnień, czyli dla tych proszków jasnych uzyskanych przy pomocy siatki dyfrakcyjnej. To będzie sinus właśnie w alfa 6, czyli ten szóstego, to szóstka to jest ten szóstego rzędu dla tej nowej długości fali, tak? To będzie rząd, czyli 6, czy n to będzie 6 razy długość tej fali, tej nowej już, tak? Przez stałe siatki. Tu stałe siatki to się nie zmieniła. No i wstawiamy w miejsce długości fali to 400 nanometrów tu. I ponieważ to chodziło o porównanie tych dwóch wzorów, że one są takie same, że jak takie same sinusy będą, to takie same kąty będą. Więc ponieważ D się nie zmieni, to ja nawet tego D tu nie wstawiałem. Nic nie, skoro tu w mianowniku mamy to D, no to liczniki muszą być takie same. Jeżeli to wyrażenie ma być równe temu, no to liczniki też muszą być takie same. No i jak się pomnoży 6 razy 400, a teraz dla tej poprzedniej sytuacji, czy mamy tą długość fali poprzednią, czyli 600 nanometrów i podobno według nich czwarty rząd tego widma, czyli ten czwarty prążek czwartego rzędu będzie uzyskany dla takiego samego kąta jak prążek szóstego rzędu dla światła o tej innej długości fali. No to wstawiamy teraz rząd widma razy ta długość fali już inna, czy ta poprzednia 600 nanometrów, 4 razy 600 to jest też 2400, więc widzimy, że liczniki są takie same, mianowniki też są takie same, więc wyrażenia te obie są takie same, czyli sinus kąta alfa dla prążka szóstego rzędu dla światła o takiej długości jest taki sam jak sinus kąta dla prążka czwartego rzędu dla światła o długości fali równej 600 nanometrów. Tak? Jak sinusy są takie same, no to i kąty są też takie same. No dobrze, no to w takim razie już te wszystkie schematy podstawowe przećwiczyliśmy, ale właśnie chciałem powiedzieć, że w tych zadaniach trudniejszych właśnie z siatki dyfrakcyjnej najczęściej właśnie ten warunek, który na lekcji poprzedniej wyprowadziłem, czyli porównanie tych sinusów, raz sinus wyrażony przez długość fali stałą siatki, ten główny wzór, i potem wyrażenie tego samego sinusa tu przez cechy geometryczne, czy przez odległość prążka tego rzędu od prążka tego zerowego rzędu i przez odległość od siatki dyfrakcyjnej do ekranu. I jak się porówna te dwa wzory, to czasami tu komplikuje nam zdanie, że nie podają nam tej długości, ale właśnie w tym przypadku podali tą długość, odległość między tymi prążkami tego samego rzędu po obu stronach. No ale to sobie z tym poradzimy, tak? I wtedy jak porównujemy te dwa wzory, to z tego w tych trudniejszych zadaniach każą nam, którą z tych wielkości obliczyć, no to umiemy przekształcać wzory, więc w razie czego, jak podadzą nam wszystkie wielkości oprócz jednej, no to przekształcimy wzór i obliczymy. No to dziękuję za uwagę i tym właśnie tą lekcją już kończymy w optykę geometryczną i falową i przechodzimy już do fizyki jądrowej i atomowej, ale o ile, znaczy nie wiem czy pamiętacie, w klasie pierwszej, gdzie właśnie była kończony program z gimnazjum, bo taki był ten znaczy patologiczny system w tym dawnym liceum. Teraz troszeczkę się polepszyło, jeżeli chodzi w tym nowym liceum, w czteroletnim. To tam ja Wam wprowadzałem ten materiał z fizyki jądrowej właściwie na tym poziomie, jakim potrzebujecie teraz w klasie trzeciej. Także ja tam robię to bez żadnych uproszczeń, tak żeby nie trzeba było tego jeszcze raz powtarzać, więc tam to przejście przez fizykę jądrową i atomowo będzie po prostu bardzo szybkim powtórzeniem. I właśnie to jest zaleta tego, że nie straciliśmy tamtego pierwszego roku, że było to robione już w taki sposób, żeby uczeń z klasy matematyczno-fizycznej w klasie trzeciej nie musiał uczyć się tego od początku na tym wyższym poziomie. Tam od razu było robione tak, jak trzeba. Dziękuję za uwagę. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia.